2014 roku, tak, było planowane 244 tysiące złotych na promocję miasta, przed autopoprawką 230 tysięcy, a autopoprawka doprowadziła do tego, że zostało ściągnięte z tego paragrafu 200 tysięcy złotych i pytanie moje dotyczy tego, czy nastąpiła tam jakaś pomyłka, że o 200 tysięcy złotych nagle się okazało, że nie potrzeba, być może mamy jakieś zapasy materiałów promocyjnych, czy coś w tym rodzaju, powiedzmy. No, jestem pierwszy raz, pierwszą kadencję radnym, nie, wszystkiego nie znam, dlatego się pytam. Odpowiem na tą część związaną ze zmniejszeniem promocji o 200 tysięcy złotych. Ten dział był zawarty w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji. Dotyczyła promocja głównie dofinansowania do kluczowej imprezy kulturalnej w tym roku, jaką planujemy w sierpniu. W ubiegłym roku był to zespół Sabaton. W tym roku toczymy rozmowy, są daleko zaawansowane, z jeszcze wyższej klasy solistą. Nie mamy podpisanej jeszcze umowy i nie mogę powiedzieć nazwiska. Zakładamy i jesteśmy pewni, że środki finansowe, jakie wpłyną ze sprzedaży biletów, będą znacznie większe niż te, które w ubiegłym roku. Stąd to zmniejszenie promocji o 200 tysięcy złotych.